Halo, witajcie, tu znowu Rufek, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Do gry sobie wracamy, tylko się troszkę boję, bo gdy wchodziłem do Isaaca... Nie no, chyba powinno być wszystko okej. Steam mi wyświetlił, że jakiś był błąd i mogło mi się save nie zgadzać. Ale z tego co widzę, i Denem jest wszystko odblokowane, i Kane'em, więc chyba wszystko działa. Zaczynamy sobie kolejne podejście, randomujemy postać, zobaczymy co nam się dzisiaj trafi. Isaac, Magdalena, albo znowu Kane? Judas! O, super! Jedna z moich ulubionych postaci. Bardzo Judasem lubię grać, bo jest po prostu szklanym działem. Tutaj macie Seeda. Pierwszy Treasure Room, szczerze mówiąc nie najgorszy, Common Cold. Dobry przedmiot w poprzedniej wersji gry. W tym Isaacu jest taki, no, średniawy, możemy po prostu wystrzelić strzałę trującą, która, no, zgadnijcie co? Zatruje przeciwnika. Co jest ciekawe, nie wiem czy w tej wersji tak jest, natomiast wiem, że Common Cold w oryginalnym Isaacu było przedmiotem specjalnym. Tak jak na przykład w tej wersji Isaaca przedmiotem specjalnym jest Polyphemus, Mutant Spider, Sacred Heart, czyli przedmioty, które mają mniejszą szansę na pojawienie się w grze od innych. Do sklepu oczywiście nie idziemy, nie mamy po prostu na to pieniędzy. Pierwsze piętra powinny pójść bardzo łatwo jako Judas, bo w końcu mamy zwiększone obrażenia. 50% zwiększone obrażenia. No na pierwszych piętrach to wystarczy, żeby zabić niektórych przeciwników nawet na jakieś 2-3 strzały. Jeszcze ta trucizna, no później pewnie nie będzie najlepsza, natomiast teraz też uderzy przeciwnika. My go tylko raz uderzymy, a trucizna bez problemu go dobije. Nie ma co chodzić chyba po piętrze, chociaż mamy 3 bomby, więc jeżeli znaleźlibyśmy kamień z X-em, moglibyśmy zwiększyć sobie po prostu zdrowie. Bardzo chciałbym dostać Soul Hearta przed kolejnym piętrem, aby mieć pewność, że otrzymamy Devil Room. Nie mam zielonego pojęcia, co robi Watch Battery, naprawdę nie wiem. Muszę sobie kiedyś sprawdzić, ale nie dzisiaj, bo mi się po prostu nie chce. No i zapomniałem pokazać prac facebookowej grupy, wiedziałem, że czegoś zapomnę. Wydaje mi się, że to jest boss trudniejszy od bossa, z którym będziemy zaraz walczyć, więc sobie użyjmy przedmiota aktywnego. Full health. Okej, okay, wiemy, że to jest pigła full health, możliwe, że to jest pigła bad trip. Mamy tak mało zdrowia, że pigła bad trip by nas zabiła, więc zamienia się z automatu full health. Gemini. No, taki może być boss. Mam nadzieję, że nie otrzymamy głupio obrażeń. Chociaż raz i tak jak dostaniemy, nic się nie stanie, mamy troszkę czerwonych serduszek na piętrze. No i najlepiej byłoby dostać jakiegoś HP upa, a najlepiej jakiegoś HP upa z Soul Heartami. Nie wiem czy Blue Cup czasem nie daje Soul Heartów. Chyba nie, chyba Blue Cup daje po prostu czerwone serduszko i Tears upa. Ale jakiś Binky, chyba tak to się nazywa? No, zwykły HP up, najprostszy w grze. Nie wiem czy tak to się nazywa. Przedmiot, który daje nam Soul Hearta i Tears upa, to by było super. No mówię, tego Soul Hearta bardzo bym chciał otrzymać, aby mieć po prostu gwarantowany Devil Room na kolejnym piętrze. Szans na Super Secret Room dużo nie ma. Ja bym strzelał, że Super Secret Room jest tutaj. A jak nie tutaj, to nie będę ryzykował dalej, bo tak jak mówiłem, te kamienie z X-em są dla nas naprawdę bardzo cenne. Więc chcę na następnym piętrze na pewno mieć możliwość rozwalenia takiego. Znowu Basement 2, na razie jest to tyle fajnie, że nie mamy odblokowanych chyba ani Cellar, ani Burning Basement. Piętra, które są no, zdecydowanie trudniejsze od zwykłego basementu, które jest, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo proste, nieważne jacy przeciwnicy nam się trafią. No i proszę bardzo, jest kamień z X-em. Tutaj nawet się bardzo jakoś starać nie trzeba. A i tak powinniśmy sobie bez problemu dać radę. Natomiast na takim Burning Basement już bym się troszkę bał grać Judasem, jeżeli nie mielibyśmy kolejnego serduszka albo kolejnego Soul Hearta. Bo bardzo często wiem, że sam otrzymuję te obrażenia. Genialnie. Czyli jednak się postarałem i otrzymałem obrażenia na basementie od głupich kolców. No, nienawidzę tego. Zanim pójdziemy sobie do Treasure Roomu, pójdziemy na walkę z bossem? Nie, wydaje mi się, że to są na tyle łatwe piętra, że nie powinniśmy otrzymać obrażeń aż do
dojścia do treasure roomu, więc sobie po prostu przejdziemy przez piętro, a ja nadal liczę na jakiegoś Soulhearta. W tym momencie, jeżeli otrzymalibyśmy Devil Room z na przykład Brimstone'em, trzecie podejście z rzędu, niestety nie bylibyśmy w stanie go wziąć, bo nie mamy żadnego zdrowia. Tylko pół Soulhearta wystarczy, abyśmy mogli wziąć jakikolwiek przedmiot z Devil Roomu. No i mamy kamień z X-em. Mamy bombę. Troll bomba, może się uda, niestety nie. Rozwalmy kamień z X-em, nie skrzynka. A nie, skrzynka się trafiła. Ale kolejne 5 bomb dostaliśmy. To jest akurat bardzo fajne. Ten efekt na bomby również lubię. Jest taki mega... O jest, tu nie powinienem wchodzić. Jest taki mega ofensywny. Wiecie co? Jest naprawdę głupi pokój. Też wydaje mi się, że tutaj lepiej będzie użyć Book of Belial jak na naszej walce z bossem. Bardzo nie lubię walki z Envim. Dzięki Bogu pokój jest pusty, więc nie ma problemu z unikaniem. Ale gdy walczę z Envim w takim pokoju pełnym kamieni, gdzie nie za bardzo możemy się ruszać, no nie idzie to mi po prostu dobrze. Szup da łup, fajny przedmiot, ale Book of Belial oczywiście jest fajniejsze. Wydaje mi się, że jeszcze gdy trzymamy Book of Belial, mamy zwiększoną szansę na Devil Room. Chyba tak to działa. Tak samo jak Book of Revelations. Nie wiem, czy Necronomicon tak działa. Chyba tylko Book of Revelations oraz Book of Belial działają w ten sposób, że gdy je trzymamy, mamy zwiększoną szansę właśnie na Devil Room. Kolejna bomba. Niestety nieprzydatna. Chciałbym dostać kluczyk, aby otworzyć tą skrzynkę. Jest mała szansa, że wyleci z niej na przykład Soulheart. Ale mi bardziej by zależało w tym momencie właśnie na kluczu po prostu, aby wejść do sklepu. Jest spora szansa, że w sklepie będziemy mieli Soulhearta do kupienia. Tutaj niestety nie ma Secret Roomu. Secret Room mógłby być między sklep... Nie, nie może tutaj być, bo są kamienie. Szkoda. To byłoby najlepsze miejsce na Secret Room w dzisiejszym podejściu. Secret Room będzie nad Treasure Roomem. Chyba tak mi się wydaje, że właśnie tutaj powinien być Secret Room. Jest, a w nim weźmiemy, czemu nie. To jest naprawdę spory tears up. Ja wiem, że mamy teraz zmniejszone obrażenia i te zmniejszone obrażenia będą się również nakładały na wszystkie inne przedmioty, które w grze znajdziemy. Każdy damage będzie dawał troszkę mniej, natomiast to są tearsy 5. Mamy dwa razy zwiększoną szybkostrzelność, jeżeli obrażenia nam się zmniejszyły jakieś tam, nie wiem, 20%, i tak wychodzimy na plus. No, a to nie jest boss, którego chciałem zobaczyć, bo to jest jeden z bossów, którzy mi nie za dobrze idą. On oraz Ragman to są chyba moi najtrudniejsi bossowie na basemencie. W niefajnym miejscu stoisz, bo nie za bardzo jestem w stanie schować się za tą kupą. A ja muszę stać za tą kupą, inaczej naprawdę czasami jest problem z uniknięciem tego jego szarżującego ataku. Ale tu było blisko, już myślałem, że ta mała kubka mnie uderzy. Ale super, jeszcze wyleciało 5 coinów. Niestety nie mamy klucza i trzeba liczyć na jakiś przedmiot za max jedno czerwone serduszko. To jest spoko, fish head. 10% szans na pojawienie czego? 10% szans na pojawienie muchy przy ataku? Chyba tak. Psowe przedmioty, lecimy sobie gdzieś na Angel Roomy, czemu nie? To by było całe piętro. Do Curse Roomu sobie z chęcią wejdę. Jakiś lag był, nie wiem czy widzieliście, między pokojami takie przejście było mega ścięte. Jest szansa na kluczyk. Niestety nic nie wyleciało, naprawdę bardzo słaby Curse Room. Średnie takie ogólnie piętro. Zadowolony mimo wszystko jestem z przedmiotu z Secret Roomu. Bardzo fajnie, że udało nam się znaleźć ten Thinod Mushroom. Kiedyś go nie lubiłem, bo jeżeli oglądacie mnie od dawna, wiecie, że ja bardzo lubię statystykę obrażeń. Bardzo lubię mieć dużo obrażenia, mogę mieć małe tirsy, ale byleby obrażenia były na dobrym poziomie. Natomiast coraz bardziej ostatnio zacząłem właśnie lubić statystykę tirsów i uważam, że ten Thinod Mushroom jest naprawdę bardzo dobrym przedmiotem. W ogóle napiszcie, jak wam się podobał wczorajszy mecz Polska-Japonia, bo jak dla mnie to była po prostu porażka. Znaczy, cały mecz
jeszcze jako tako, ale końcu... O, quick asset, proszę bardzo. Cały mecz jeszcze jako tako, ale te ostatnie 10 minut... No, to była żenada po prostu i nie tylko w wykonaniu Japończyków, ale też naszych. Jak tak wygrywać, to już wolałbym nie wygrywać. Koniec, kropka. No nie wiem, możemy sobie pogadać o jakichś głupotach więcej na streamach. Bo tak jak mówiłem, te pierwsze piętra, te basementy, cavesy, to nie są trudne piętra. Jestem już po tylu odcinkach przyzwyczajony raczej do tych przeciwników. Nawet jeżeli dostalibyśmy jakieś katakumby, nekropolis, no wtedy to jest jakieś takie wyzwanie. Teraz po prostu lecimy przed siebie, nic nie musimy robić. Na dodatek naprawdę bardzo dobre przedmioty nam się trafiły. Tirsy 5, obrażenia ogromnie zwiększone za pomocą Cricket's Head. Oprócz tego jesteśmy przecież Judasem, jeszcze mamy zwiększone obrażenia. Jeszcze mamy to Book of Belial. Z żadnym bossem nie powinniśmy mieć problemu z takimi statystykami, nawet do końca gry, tak mi się wydaje, że aż do walki z matką, aż do walki z potencjalnie szatanem nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Tego często na tym piętrze nie mówię. Także naprawdę, podejście mamy bardzo fajne. Tylko jeszcze brakuje nam jakichś przedmiotów defensywnych, jakichś fajnych, śmiesznych synergii. Bardzo lubię po prostu grać na synergię. Nieważne, że one często nie są dobre. Ważne jest to, że są fajne i takie, taki po prostu powiew świeżości do tej gry dodają. Mega nienawidzę tego pokoju. Nienawidzę tego pokoju i żeby na pewno nie otrzymać obrażeń, zrobię coś takiego. Bardzo łatwo jest otrzymać obrażenia w tym pokoju właśnie przechodząc sobie obok ogniska. No nie mamy możliwości przy niektórych szybkościach poruszania się, aby strzału z takiego ogniska uniknąć. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Nie będę otwierał złotej skrzynki w challenge roomie, tak mi się wydaje. Chyba nic ciekawego z takiej skrzynki wlecieć nie może. Znaczy oczywiście, o Jezu, ale żem dał ciała. Fajne przedmioty można dostać w skrzynkach złotych. Natomiast najlepszy chyba przedmiot z tej złotej skrzynki już otrzymaliśmy, Cricket's Head. Pentagram, bardzo dobry przedmiot, damage up. A tutaj mamy... Nie będę leciał pod Gapego w dzisiejszym podejściu. Wydaje mi się, że polecimy sobie pod znajdźki Contract from Below. Bardzo dobry przedmiot, daje nam podwójną ilość znajdziek po każdym pokoju. Dobra, wiecie co, jednak się wrócę do tej skrzynki. Możliwe, że coś fajnego nam się jeszcze trafi. Jakiś Gimpy by się przydał. Gimpy jest w stanie wylecieć właśnie ze złotej skrzynki, a Gimpy jest po prostu generatorem zdrowia. No, dostaliśmy Bob Zorten Head. Przynajmniej się cieszę, że dostaliśmy je teraz, a nie w przyszłości z jakiegoś tam treasure roomu. Chociaż nie wiem nawet, czy Bob Zorten Head jesteśmy w stanie dostać z treasure roomu. Chyba tak. No nic, lecimy na kolejne piętro zdrowia, mamy kosmicznie mało. Mam nadzieję, że czym prędzej dostaniemy jakieś dobre HP upy. Jakiś Ababon byłby świetny. Super Bandage, ale on jest chyba jeszcze nie odblokowany nawet. Któryś z widzów mi właśnie pisał pod odcinkiem, w którym mieliśmy szansę pojawić sobie Horsemana na każdym piętrze, a co za tym idzie, dostać dużą ilość Cube of Meat oraz Balls of Bandages. Mieliśmy szansę po prostu na zrobienie Meat Boya. Mieliśmy szansę... Co on się zbugował? O lol. Mieliśmy szansę na zrobienie Meat Boya, mieliśmy szansę na zrobienie Bandage Girl. Którą z tych postaci trzeba zrobić, aby odblokować Super Bandage. A to jest jeden z fajniejszych HP upów w grze. No i proszę bardzo. Mieliśmy problem z kluczami, mieliśmy problem wcześniej z bombami. Teraz już żadnych takich problemów nie będziemy raczej mieli. Contract from Below załatwia nam przeogromne ilości znajdziek. Najfajniejsze jest to, że właśnie jak wyleci nam skrzynka, wylatują nam chyba dwie różne skrzynki. Bo gdy mamy na przykład Humbling Bundle ze sklepu, które pojawia nam znajdźki podwójne, no oczywiście wyleci nam skrzynka, wylecą z niej znajdźki. Niektóre z tych znajdziek są podwójne, niektóre nie. Genialne, to było ryfek. Natomiast jeżeli mamy Contact from Below, dostajemy dwie skrzynki, każda z różnym wnętrzem, i mamy dwa razy większą szansę na otrzymanie wtedy jakichś przedmiotów, które po prostu się nie mogą podwoić. Czyli jakieś na przykład piguły, trinkety, karty, inne tego typu rzeczy. Ogromnie mi zależy teraz na sklepie.
sklepie mamy szansę na otrzymanie Soul Hearta i na tym Soul Hearcie mi tak bardzo zależy. Teraz wystarczy, że raz otrzymam obrażenia od czempiona i jest po podejściu, więc wolałbym nie ryzykować, wolałbym to serduszko kupić. Natomiast sklep interesuje mnie również z powodu tego, że mamy po prostu masę pieniędzy i te pieniądze jesteśmy w stanie wpłacić do maszyny. Dobra, tu było troszkę groźnie, ale jakoś daliśmy radę. Czerwone skrzynki? Niestety nie. Czerwone skrzynki z chęcią bym otworzył. Jest szansa na to, że z czerwonych skrzynek trafią nam się Soul Hearty. A ja zrobię teraz wszystko, żeby jakiegoś Soul Hearta wyczaić. No serio. Dostalibyśmy przeganialny Devil Room. Przypuśćmy właśnie z Brimstone'em, coś w tym stylu. Nie jesteśmy w stanie tego wziąć. Nie mamy po prostu na to zdrowia. Jedynym przedmiotem z Devil Roomu, który moglibyśmy wziąć, to na przykład Pakt, Mark, Abaddon. Nie wiem, czy Abaddona też nie trzeba odblokować. Ale jedynie możemy wziąć przedmioty, które właśnie generują nam kolejne serduszka. Inaczej umrzemy. No albo oczywiście Dead Cat, 9 żyć. To powinien być sklep. Ale ten pokój jest tak do dupy. No nie, walka z Gridem w sklepie. Dobra, mam być świetne obrażenia, więc nie mamy problemu z zabiciem Grida, natomiast zdrowie nasze to jest tragedia. Byliśmy w Treasure Roomie, byliśmy w sklepie, lecimy na walkę z bossem. Ja tutaj już nie ryzykuję. I to trzeba zrobić bardzo mądrze, bo tutaj bardzo łatwo jesteśmy w stanie otrzymać obrażenia. Gerdi. Tyle razy plułem na Gerdi. I ona się dzisiaj zemści, ja to coś czuję. Nie będę na niej zużywał Book of Belly, albo nie daj Boże trafi nam się Devil Room, w którym mamy walkę z Krampusem, którego już oblokowaliśmy. Na tą walkę zdecydowanie bardziej wolę trzymać nasze Book of Belly i dostaliśmy placentę. HP up, regeneracja, mogło być gorzej, ale na pewno z takiego HP upa nie mogę nie być zadowolony. Lecimy na kolejne piętro. Jak się pośpieszymy, może zdążymy na bossa, nie wiem ile tam czasu gramy. 15 minut, no dwa piętra w 5 minut jesteśmy w stanie to zrobić. Ale nie wiem, czy chciałbym pójść na boss rush, mając tak śmiesznie małe ilości zdrowia. Chyba nie. Jakbyśmy mieli przedmiot generujący zdrowie, na przykład relik, wiem, że on generowałby wtedy te serduszka po każdych chyba 4 falach, albo dwóch, bo one są podwójne. Z takim przedmiotem, z chęcią, bez defensywnych przedmiotów nie ma szans. To jest Necropolis? Tak, to jest muzyka chyba z Necropolis. Tak, trafiły nam się Necropolis, niedawno odblokowaliśmy je. Begar na bomby, z chęcią. Szczerze mówiąc. Bongo bombs, super. Dostajemy teraz podwójne bomby, tak? Tak, wszystkie bomby się zmieniły w podwójne. Nie jest to nic ciekawego, szczerze mówiąc. I tak nie mielibyśmy żadnych problemów, aby zgarnąć więcej bomb. Mamy w końcu to Humbling Bundle. To zmieni te przedmioty z milion razy przy uderzeniu. Tier delay minus 1. Tiersy 4. Jest dobrze. Mamy nasz sklep. Na sklepie mi, tak jak mówiłem, przeogromnie zależy. Soul Heart. Niestety nie, ale jest kupon. Kupon jest fajny. Moon, teleport do Secret Roomu. Kuponu niebe. To jest maszyna do zmieniania przedmiotów, jestem głupi. Byłem pewny, że to jest znowu maszyna do dawania pieniędzy. Zmieniamy to, póki ja nie dostanę tego głupiego Soul Hearta. No już wybuchła, no. Placebo. Hanged Man. Hanged Man nam się może przydać. Jeżeli trafi się na przykład pokój, w którym mamy Soul Hearta za kamieniami, znaczy za kamieniami, za przepaścią, wtedy będziemy w stanie... nienawidzę tego pokoju. Będziemy w stanie wziąć sobie tego Soul Hearta za pomocą Hangmana. No i dobra, walka z bossem. Wydaje mi się, że powinna być po prawo na dole. Jest szansa, że będzie po lewo na dole, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że czym prędzej sobie tutaj dojdziemy do tej walki. I jest, świetnie, Soul Heart. O to chodziło. Teraz jakoś już tak bardzo się nie martwię. Jeżeli otrzymamy Devil Room, bez problemu będziemy w stanie wziąć jakikolwiek przedmiot, jaki będziemy chcieli. A ja tutaj się troszkę wpakowałem, ale dzięki Bogu udało się uciec.
Dobra, dwa kluczyki, lecimy dalej. Mask of Infamy. No, to nie jest łatwy boss. Wydaje mi się, że nie będę czekał z użyciem Book of Belial na nim. Jeden z najtrudniejszych bossów w oryginalnym Isaacu. No, w tym już taki silny nie jest, ale nadal problemów można narobić. Nie wiem, czemu ta maska w ogóle mnie nie goni. Chyba właśnie trudność walki z Mask of Infamy w oryginalnym Isaacu wynikała z tego, że wtedy było mega trudno wyczuć, kiedy ta maska w ogóle się rusza. I ogólnie ta mechanika była taka mega, nie wiem, clunky, no nie wiem jak to po polsku nazwać. Mega taka toporna, o. Wejdźmy sobie tutaj, klucze i tak dostaniemy do treasure roomu. Beznadziejny pokój, szczerze mówiąc. Liczyłem na... Na co tak naprawdę liczyłem? Jakiś dice room, ale dice room tak naprawdę, co by nam pomógł? Musielibyśmy znaleźć treasure room ze swoim przedmiotem i się wrócić, aby taki dice room w ogóle cokolwiek zrobił. Jeszcze musiałaby się oczywiście trafić dobra kostka. No nic. Mega niefajnie, że nie widzimy piętra. Oprócz tego piętro jest większe o 5 pokoi. Więcej bomb. Ja nie chcę więcej bomb, chcę więcej kluczy. Jeden kluczyk mi wystarczy, aby otworzyć i treasure room, i sklep. Ale coś się to trafić nam nie chce. Proszę, tutaj kluczyk. Nie. No, na bossaż nie zdążymy, już się z tym pogodziłem. Chociaż z takim zdrowiem już mógłbym na ten bossaż pójść. Obrażenia mamy naprawdę fajne. Mamy więcej jak jedno czerwone serduszko. Jak nie trafi się kluczyk i po drodze jeszcze będzie walka z bossem przez następne 15 sekund. No nie, no nie pójdziemy na ten bossaż. Nie dam rady. Niestety. Także możemy już troszkę więcej czasu poświęcić na tym piętrze. Możemy poszukać tego klucza. No i jest kluczyk. I beznadziejnie otrzymane obrażenia. Drugi niestety nie wyleciał. Wróćmy się do treasure roomu. Jakiś sprzęt defensywny albo generator zdrowia, proszę. Nie, co ja zrobiłem? Jestem głupi. Był kluczyk, nie ma kluczyka, no. Szansa jest chyba na kluczyk z tych czaszek? Nie pamiętam. Nic nie wyleciało z żadnej czaszki, no to jest ewenement jakiś. Znowu nic, masakra. Chyba nie są aż takie małe szanse na to, żeby coś z tej czaszki wyleciało. A jednak nic nam się nie trafiło. Mieliśmy sklep z maszyną do zmieniania przedmiotów. Mieliśmy sklep z gridem. Jak nie uda nam się wejść do sklepu na tym piętrze, a nawet jeśli się uda i będzie to znowu maszyna do zmieniania przedmiotów, nie maszyna do donate'ów, ja się tak wkurzę. To jest niepoważne, naprawdę. Strasznie często trafia się maszyna do zmieniania przedmiotów. I nie wiem kompletnie dlaczego. W moich podejściach z tamtego save'a to się tak często nie zdarzało, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj co drugie piętro nie mamy maszyny do donate'ów, tylko mamy właśnie maszynę do rerollowania. I normalnie byłbym z tego bardzo zadowolony, dzisiaj nie za bardzo. Na tym save'ie, no tak jak mówiłem, mi zależy na wpłacaniu pieniędzy do tej maszyny. Czym prędzej chcę ją ulepszyć, a to ta gra w ogóle mi tego nie daje zrobić. Dobra, lecimy dalej. Wracamy się do treasure roomu oczywiście. Mamy jeden kluczyk. Jesteśmy w stanie otworzyć ten treasure room. Chyba tu to było. W każdym pokoju teraz puszczam klawisz, żeby przez przypadek nie wlecieć w jakieś kolce albo właśnie blokadę. No, nie opłacało się nawet tutaj wracać, bo przedmiot naprawdę słaby. Kidney bean, możemy się spierdzieć pierdem, który zauroczy przeciwników. Chyba. To jest tak słaby przedmiot, że ja go nigdy nie używałem podczas gry, więc nawet nie jestem pewny, co on dokładnie robi. Ważne jest to, że jest słaby i go nie chcemy. Fajny trinket natomiast nam się trafił. Zwiększona szansa na otrzymanie kart do pokera. Karty do pokera są naprawdę bardzo dobre i z chęcią więcej takich kart bym otrzymał. Kto wie, może trafi nam się na przykład na Shiolu karta Joker. Bylibyśmy w stanie wtedy
jeszcze raz wejść sobie do Devil Roomu, który mam nadzieję, że na tym piętrze również się trafi. Na poprzednim mieliśmy chyba Brother Bobby, więc nic dobrego. Kolejny Tears Up, czyli kolejny przedmiot zupełnie nic nam nie dający, bo mamy Tearsy maksymalne już od bardzo dawna. No niestety, kolejny tak naprawdę bezużyteczny przedmiot z walki z bossem. Mówi się trudno, lecimy w stronę walki z bossem, która jest najprawdopodobniej... U Jezus Maria. Daleko. Jest szansa na to, że... A nie, nie ma szansy na to. Chciałem powiedzieć, że jeżeli tutaj po lewej mielibyśmy Secret Room, bardzo sobie skrócilibyśmy drogę do walki z bossem, chociaż bez różnicy. Tutaj też skracamy sobie o tyle samo, więc nie musimy przechodzić przez jakieś 3-4... O Jezu, raz, dwa, trzy, cztery... Raz, dwa, trzy, cztery... No, cztery pokoje omijamy. Naprawdę nieźle. To mi się podoba. Z chęcią sobie oczywiście wezmę Guppy's Tale. Będziemy mieli dzięki niemu zdecydowanie więcej skrzynek. I to nie powinien być większy problem, bo mamy Contract from Below. Zaledwie raz trafi nam się klucz. Obie skrzynki jesteśmy już w stanie otworzyć. Często będą się trafiały też skrzynki szare. Także powinniśmy dać sobie radę. Myślałem, że to jest full health. Z full health w sensie bym sobie wziął. No ale nic, lecimy dalej. Otwieramy obie. No bombback naprawdę. To jest tak mało przydatna generacja znajdzie w tym momencie. Nie dość, że mamy Contract from Below, to mamy jeszcze Bongo Bombsy. Czyli tak naprawdę mamy na bombach i Contract from Below, i Humbling Bundle. Podwójne znajdźki, o. A skoro mam tyle bomb, może powinienem ich częściej używać. No na pewno w walce z bossem się przydadzą. Tylko, tak jak mówiłem, ten efekt na walki z bombami... O, proszę bardzo. Ten efekt na bombach jest bardzo dobry. O, proszę bardzo. Rotten Penny. Użyjmy sobie nowego trinketu. Trinketa. O Jezu, zapomniałem, że to zadaje całe serduszko obrażeń. Jestem głupi. Pojawiamy sobie muchę za każdym razem, jak podniesiemy coina. I szczerze mówiąc, wezmę to zamiast Fish Heada i lecimy dalej. O czym mówiłem. Dobry efekt na bombach, ale bardzo niebezpieczny. Zawsze się boję, że po prostu otrzymamy obrażenia, gdy będę używał bomb mających ten efekt Bombermana. Okej. Tu trzeba stać w miejscu chyba. No jak ja miałem tego uniknąć? Nie miałem jak. Nienawidzę walki z tym bossem. To jest najgorszy boss w grze. Bardzo nie fair jest po prostu. Ale dobra, daliśmy radę. Mam Spell Range Up, Lock Up. Naprawdę bardzo słabe się trafiają nam przedmioty w ostatnich piętrach. Weźmy sobie połowę. Chociaż nie, mamy połowę Soul Hearta, więc weźmy całe czerwone serduszko. No i lecimy dalej. Nie trafi nam się Devil Room, możemy przeszukać Jokera, dobra. Bardzo dobry przedmiot, Contract from Below. Co ja gadam? Pakt. Zanim użyjemy paktu, jesteśmy dwa razy w stanie zagrać na tym ziomku. Raz, bo mi się nie udało drugi raz zagrać. Bez różnicy, więc możemy wziąć Missing Page 2. Da nam chociaż jedno czarne serduszko. I pakt oczywiście. Damage Up, Tears Up i dwa Soul Hearty na plusie. Bardzo fajnie. Nie mamy w tym momencie żadnego czerwonego serduszka, ale to chyba nie jest jakiś wielki problem. To prawdopodobnie jest ostatnie nasze piętro. Wydaje mi się, że walka z bossem będzie na górze, po lewej stronie, ale naprawdę takie rozmieszczenie mamy pokoi, że równie dobrze mogło być na dole. Dobra, tutaj już nie powinno być większych problemów. Więcej bomb. Bomby akurat są bardzo łatwe do użycia. O, jest tu było blisko. Bomby akurat są bardzo łatwe do użycia na walce z It Lives. Znaczy, przepraszam, It Lives, Mom's Heart. No i niestety tu nie ma walki z bossem. Więc tam powinienem ich na pewno używać. Bo po prostu zadają bardzo dużo obrażeń. Kurde, niefajny pokój. Jak ja mam sobie teraz tu zadać obrażenia? Użyjmy może właśnie bomb. Dobra.
daliśmy radę. Dwa razy czap. Wiecie co, mamy tak dużo bomb, że ja nie muszę walczyć z tymi bossami kompletnie. Wow, wow. O, ale niefajny pokój, nienawidzę go. Ale dzięki Bogu ci przeciwnicy stoją w miejscu i nie mogą się ruszyć. Co to jest, no? Ale te głowy właśnie tak często wylatują tak szybko w naszą stronę, że nie jestem w stanie za bardzo zareagować. Po prostu jestem słaby w walce z tymi ziomalami. Jakiś pokój specjalny, proszę bardzo. To mnie na pewno interesuje. Biblioteka. Book of Shadows, Book of Sin, mamy przemianę w Bookworma, trzy książki oczywiście wzięliśmy. I sam nie wiem jaka, no nie no, wiem jaka książka się najbardziej przyda na walkę z bossem. Book of Shadows, 10 sekund nieśmiertelności, pozwoli nam bez problemów zabić Mom's Heart. O, ale tu było blisko, jak to przyciąga głupio. Co prawda Book of Belial jest fajne, zwiększa nam obrażenia, ale no 10 sekund nieśmiertelności, ludziska. Nie ma co w ogóle dyskutować. Rozwalmy najpierw te oczka, aby teraz sobie użyć Mom's Heart, Book of Shadows i nawalamy Mom's Heart bez problemów za pomocą jeszcze naszych bomb. Kończy się nieśmiertelność. No i super, tak jak mówiłem, 10 sekund wystarczyło. Mamy przejście do Sheolu. Mała jest szansa, że uda nam się zabić szatana, ale kto wie. Odblokowaliśmy Shadow Baby. Everything is terrible. O, gra się stała trudniejsza. Nie wiem czemu, ale okej. Walka z bossem. Boże. Co to jest za położenie piętra? Modlę się, żeby było... Bo walka z bossem pod nami. Ale kto tam wie? Book of Shadows będzie również mega, naprawdę mega przydatnym przedmiotem właśnie na walkę z szatanem. Podczas tej jego drugiej fazy, w której jestem zdecydowanie najsłabszy, z chęcią bym Book of Shadows użył. 10 sekund powinno wystarczyć, żeby go bez problemów zabić. No niestety, tutaj mamy Curse Room, więc nic co by nas interesowało. Wracamy się i idziemy. Naprawdę nie wiem gdzie. Góra lewo. Góra lewo będzie bliżej jak góra prawo, więc teraz mam nadzieję, że właśnie na górze po lewej stronie będziemy mieli walkę z mega szatanem. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni. To jest dwa. Jakim cudem? Ale jestem głupi. Ale jestem głupi do kwadratu. Dobra, zaraz umieram. Spięcie, spięcie ryfek, dawaj. Żadnego Soul Hearta, żadnej generacji i zdrowia, z tym jest mega problem. A ja tak bardzo nie umiem walczyć na gridy. Też wiele razy mówiłem, grid to jest... Jak to szybko poleciało, no bez szans. Grid to jest najtrudniejszy miniboss w grze, przynajmniej dla mnie. No ale i tak mogłem zagrać lepiej. Fajne mieliśmy podejście, szkoda troszkę, że nie dostaliśmy żadnej generacji zdrowia, ale też mega zwaliłem ten pokój z laserami. No nic, tak się udało zabić matkę po raz pierwszy na Judasie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. My widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro o godzinie 15. Trzymajcie się i cześć.